Hej, cześć, siemano, z tej strony Lakemer. Witam was w Star Wars The Old Republic. Czemu widzimy się w tej grze? Może dlatego, że ostatnio dość dużo poświęcam czasu właśnie tejże grze. I tak, co mogę wam powiedzieć? Gra jest całkiem miodna, fajnie się w nią gra, ale ma kilka wad. Właściwie może nie wad. To zależy, jak pod jakim kątem się na to patrzy. A ja gram w 100% free to play, tak więc nie mam praktycznie 3/4, że tak powiem, udogodnień, jakie mają osoby, które płacą abonament. Na przykład dajmy sobie taki przykład. Nasz towarzysz, którego otrzymujemy z postępem fabuły, może mieć tylko jedną umiejętność, co jest bolesne, ponieważ na przykład jak ja tu mam zbieranie różnych tam, jakby to nazwać, itemków do craftingu różnych, to nie mogę ich wykorzystać. No i popatrzcie, wyruszanie na misję, powiedzmy 1250 kredytów, sporo, a towarzysz przynosi kredyty warte 30, 20. Tak więc bardzo rzadko z tego korzystam. Okej, tam nadal jest jakieś zadanie, ale nie wiem, czy tam zajdę. I mamy tutaj zadanie. Musimy zlikwidować troszkę piaskowych ludzi, jak ja ich nazywam, piaskowe dziadki. Ale może powiem coś o mojej postaci. Jest to Jedi Sentinel, czyli Jedi Knight z klasą Sentinel. No, wygląda jak wygląda. Dużo nie ma opcji zmiany wyglądu. No, trochę jest, ale nie jakoś sporo. On 28 poziom. Walczy dwoma mieczami. Nie patrzcie, że jeden jest czerwony, drugi jest niebieski. Za chwilę wam wyjaśnię, o co kaman z tym. To tak. Tu mamy swój ekwipunek oczywiście. Jak widzicie, ja mam dwa miecze i każdy ma jakieś tam swoje umiejętności, ale niektóre można modyfikować. Możemy wrzucać do nich modyfikacje. Teraz wam pokażę. O, zobaczcie, tu są modyfikacje. Jedną nawet mam tutaj. To jest niebieski kryształ, który daje nam plus 9 critical rating, ale ja mam wsadzony czerwony kryształ, który daje nam 6 powera. Myślę, że to jest chyba lepsze. Przynajmniej dla mnie, jako że ja bardziej pod DPS-a się nastawiłem. I tutaj power to nam daje... Czekaj, patrzę gdzieś tutaj. Bonus damage. Tak więc zawsze coś. Oczywiście mam kompana swojego, który robi mi za tanka. Jest bardzo pomocny. No ale dobra, tam widzę, ktoś jest Jedi Consular. Jakoś tak. No ale dobra, pojedźmy trochę powalczyć, ja sobie tylko przyciszę troszkę. No i... Widzicie, ja troszkę dostaję. Nie jestem jakoś bardzo nastawiony na otrzymywanie obrażeń, ja bardziej skupiam się na zadawaniu. Tak jak mówiłem, jestem Jedi Sentinel DPS. No i dobra, troszkę dostałem, ale to jest fajne, nie trzeba łykać miksturek, nie trzeba czekać nie wiadomo ile. Mamy coś takiego jak, nie wiem, modlitwa, coś w tym stylu. Możemy chwilę odpocząć, tym samym naładuje się życie naszemu kompanowi, jak i nam. Sprawdzam, czy tam nie ma jakiegoś mocniejszego. Leć kompanie, doskok zrób, też doskoczę. Część umiejętności wybieram poprzez wciskanie, oczywiście tam F-ki, nie F-ki, jedynki, piątki, czwórki, zależy pod jakim przyciskiem oczywiście skilla mamy. Ale część też wybieram myszką. Uwierzcie mi, że to jest o wiele bardziej pomocne. A tam na dole mamy jakieś questa, zaraz tam zejdziemy, zobaczymy.
Nie wiem, ile będę to nagrywał. O, tu mamy generała. Troszkę mocniejszego przeciwnika. Więc mogę jakieś inne skille na niego użyć w końcu. Mówię, się na niektórych nie opłaca się. Na przykład tutaj mam Master Strike. 27 sekund cooldownu. Oczywiście z pasywnymi umiejętnościami. Tak więc normalnie trwa 30 sekund cooldown, ale troszkę zmniejszyło się do 27, zawsze coś. Ale dobra, zobaczmy, co to jest za quest. O ile to jest w ogóle tutaj? No nic, ja najpierw sobie otworzę skrzyneczkę. Zawsze jakiś lucik jest w środku. Witam panie. Jeśli dobrze zauważyłem, to jest pani. No dokładnie. Nie dokończyłem. A może nawet nie powiedziałem. Moja postać nazywa się Rachsemyt. Czemu się nazywa Rachsemyt? Nie mam pojęcia. O, coś niebieskiego nam dropło. Zajrzyjmy. Endurance, Willpower. To jest bardziej dla tanka właśnie. No dodatek to jest Light, to już w ogóle. Co to jest? Tu mamy jakiegoś... jakby to powiedzieć, miksturkę buffa, który zwiększa nam kenning, jeśli tak to się czyta. I co tutaj mamy? Minus 25 stręża, to nie. Ja wszystko co biorę, to wszystko na stręża. Siła musi być. Tutaj mamy część mojego zbieractwa, tego właśnie umiejętności towarzysza. Przepraszam. Ciężko jest to ogarnąć, jak to działa. No ale dobra, wyjedźmy stąd. Samochodzik. Samochodzik można mieć od 25 poziomu. Dla osób, które nie posiadają... Czego? Nie posiadają subskrypcji. Czyli nie opłacają abonamentu. No ale dobra. Ja tutaj dalej będę sobie jakoś tam... Może nie XP, tylko wykonywał zadanie. I co mogę wam powiedzieć? Gram oczywiście z gołąkiem, no jak żeby inaczej. On chyba we wszystko ze mną gra. I bardzo dobrze nam się gra. Uwierzcie, samemu granie to tak... No, nie widzę tego, no. Nie czuję za bardzo, że to było fajne. Dobra, coś tu jest. Coś tu, jakiś quest jest do wzięcia. Mam nadzieję, że nie jest to... Nie jest to, co? Heroik. Bo heroiki trzeba wykonywać w grupach. No, ładuj się. Nie wiem, czemu czasami tak naprawdę długo się ładuje to. No cóż, poczekam. Hope you're not planning on settling out here. These parts ain't too friendly to humans. Well, to anyone who ain't one of those blasted sand people. We made sure to build on land the sand people never used. Jedno co mi się tutaj podoba, oczywiście to, że oni mówią, to jest w nielicznych MMO tak jest, naprawdę. Filmiki, rozmowy, ogólnie fabuła tutaj jest najważniejsza. To warto podkreślić. No i mamy też wybory. Wybory dużo nam nie dają. Jedynie to, że ciemna lub jasna strona mocy. Ale we've built our homes well. Zawsze to coś. All we need is someone who can drive the beast back long enough to repair our vaporators. Powiem wam, że gra wygląda brzydko na rozdziałce 720p. Na Full HD ona już jest ładniejsza. Thank you, Master Jeff. You just gotta get past the troszkę tutaj przewinę, żeby nie przedłużać. Bo nie chcę jakoś za bardzo tutaj przedłużać. No ale dobra, zostało nam jeszcze dwóch do zabicia z piaskowych dziadków. Czy jest tu jakiś? O, tu możemy sobie pozbierać. To nasz robot się tym zajmie, a my się zajmiemy tutaj przeciwnikiem. Zawsze to coś. Aha, no jako że mój towarzysz jest tankiem, to jak widzicie, wszystko na niego leci. No, używaj moc się. Powiem wam, że naprawdę bardzo przyjemnie się gra.
Samemu oczywiście nie jest to taka frajda jak jakbyśmy grali z kumplem, bo wtedy możemy pogadać, pośmiać się, ale też jest naprawdę fajnie. No i dobra, jednego questa wykonaliśmy, trochę robot dostał po głowie. On ma 5,5 tysiąca prawie życia, z czego ja mam 5200. Po lewej stronie oczywiście mamy bar z umiejętnościami naszego towarzysza, ale to chyba się skapnęliście. Ojej. Nie lubię takich sytuacji. Myślałem, że dają więcej umiejętności takich, wiecie, obszarowych. No niestety. Obszarowy to ja mam jeden skill tylko. Właśnie ten taki wyskok w powietrze. Okej, robot załatwił do tego. Wbrew pozorom, jako mój tank osobisty, całkiem niezłe obrażenia zbiera. Coś tu musimy naprawić. Coś, nie wiem co to jest. No ale dobra. Życie nam się odnowiło. Wsiądźmy na pojazd. Pojazd, aha, okej, dobra, nie ma problemu. Mamy naprawić trzy takie wieżyczki. Jaki jest zasięg? To nie to. Okej. Luknijmy na mapę, będzie łatwiej. Tu, tu i tu. Aha! I tutaj. Nie, tutaj już nie. Okej. Dobra. Nie ma problemu. Podjedźmy sobie. Ale tu widzę już przeciwnika. Tu może zejdźmy. Wyślijmy robota. Mam nadzieję, że to coś nie doskoczy do mojego robota. Część przeciwników tak robi. Ma oczywiście też taki fajny skill, ale teraz go nie użyję na tym robocie, bo mi się nie opłaca. Czyli Disable Droid, jeśli tak to się czyta. Możemy wyłączyć na jakiś czas jakiegoś tam mechanicznego przeciwnika. Co powiem wam, że jest fajne, ponieważ wczoraj z Gąkiem przechodziliśmy heroika. I dużo nam to dało, ponieważ były dwa właśnie droidy i jeden taki, o taki właśnie zwykły człowieczak. I ja wyłączałem jednego robota. Klepaliśmy bossa, który właśnie był człowiek, jednego droida i właśnie skończyliśmy ubijać jednego droida, drugi się aktywował dopiero. Mogliśmy sobie na spokojnie tam jakoś, ojej, muszę nie strukę mówić, a raczej dziabnąć w nogę sobie. Dobra. Tutaj mam mocniejszego, to coś nie chciało się skupić na moim tym towarzyszu. Ale z której strony? Z tej strony mamy to coś. To może tak nam się uda pójść dalej. Okej. My to na... Cholera. No nic. Trzeba się tym zająć. Niestety. Troszkę... Okej, dobra. Trochę się ich skupiło na moim robocie. I coś czuję, że ja umrę. Cholera jasna. Nie wiem, czy zdołam uciec. Robot, przestajesz atakować, biegniesz za mną. No raczej ucieknę. Cholera. Cały czas mnie goni coś. No nic. Poczekam. I zresztą w tę stronę mam questa. Tutaj mnie nic po drodze nie zaatakował. Tym bardziej ten osobnik, bo on jest... Jeśli dobrze pamiętam, bossem. Fajnie, nic mnie nie atakuje, ale jeszcze jestem w walce. No nic. Biegniemy. Mój ty kompanie. Nie mogę go odwołać w trakcie walki. Tutaj muszę wejść, ale tu są piaskowe luciki. Cholera. No to nie fajnie.
No i co teraz? Życie nam się nie regeneruje, ponieważ można by tak powiedzieć, że jesteśmy w trakcie walki. Tu mam jakieś questa do oddania. Cóż, idziemy. Tu są już normalni pasywni przeciwnicy. Może, dobra, nie przeciwnicy. To są ludzie normalni. No halo, czemu jestem w trakcie walki cały czas? Okej, coś tu się doczytuje teren. What the hell? Dobra, nie wnikam. Ale tu mamy do oddania quest gdzieś. A, tutaj, dobra. Się wszystko wczytuję. Nie mogę nawet porozmawiać. A to ci ciekawostka. No nic. Prawdopodobnie będę musiał się wylogować i zalogować. Tak więc, no cóż, albo to jest bug, albo cały czas coś za mną biegnie. Tak więc, no nie wiem, nie wiem ile nagrywałem. Wybaczcie, że taki trochę nieogarnięty ten. Żeby nie było, nie jestem specem od tej gry. Na Star Warsach nigdy się nie znałem. A się może nie tyle, że nie znałem, ale nie zagłębiałem się ogólnie w Star Warsy. Nie wiem, jak byłem młodszy, to mi się to nie podobało. Ale to chyba będzie na tyle. Co jeszcze mogę wam tak na szybko powiedzieć? Zdobywamy medale. Jako, że nie mamy konta premium, że tak to nazwijmy, możemy zbierać tylko 20 medali, nie licząc tych Fleet Commendation, bo to są medale za latanie samolotami. Ale tak to będzie wszystko. Dużo rzeczy jest ograniczonych, ale jako, że na darmowym modelu można grać, polecam, naprawdę warto. A w tym odcinku to było na tyle. Dzięki za uwagę. Raksamyt się z wami żegna. Aha, nie powiedziałem. Gram na serwerze Red Eclipse, albo The Red Eclipse, europejski serwer PvE. Tak więc w tym odcinku to było na tyle. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach z różnych gier. A tymczasem trzymajcie się. Pa, pa.